W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbędzie się dziś sympozjum pod tytułem Europejski Zielony Ład, a interes Polski. Początek o godzinie 10:00. Na wydarzenie zaprasza założyciel Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Kochana rodzina Radia Maryja, nasi przyjaciele drodzy, w piątek, najbliższy piątek, 24 lipca, rozpoczynamy o godzinie 10:00 w kampusie akademickim przy ulicy Starotoruńskiej, tuż przy Sanktuarium Marii Gwiazdnowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II, bardzo ważną konferencję i interesującą. Europejski Zielony Ład, a interes Polski. Konferencja jest organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia pana profesora Jana Szyszki i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Miała ona być w sobotę, ale tak dochodzi do nas, że być może w sobotę będzie pogrzeb księdza kardynała Grochlewskiego, dlatego przyspieszamy na piątek. O godzinie 8:30 zapraszamy na mszę świętą do Sanktuarium Marii Gwiazdnowej Ewangelizacji. W tym sympozjum wezmą udział, będą mieli słowo minister środowiska Michał Woś, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, w imieniu z NSZZ Solidarność, odpowiedzialny za sekretariat górnictwa i energetyki, pan Jan Grzesik, pani europoseł Beata Kempa, poseł Marek Suski, minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej do spraw środowiska, minister Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, minister Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, Paweł Śliwa, wiceprezes do spraw innowacji PGE, Arkadiusz Seksiński, wiceprezes do spraw rozwoju PGNiG oraz pan profesor Jacek Hilszczański, Instytut Badawczy Leśnictwa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, jest ograniczona ilość miejsc. Zapisy w kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Numer telefonu 56 654 tysiące. Powtarzam, 56 654 tysiące. Program na stronie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.sim.edu.pl i radiomaryja.pl. Dziękuję serdecznie, a więc spieszmy się. Europejski Zielony Ład, a interes Polski. Ważny temat dla nas wszystkich.